Cześć wszystkim! Wiecie co, już tak dawno nie robiłam takiego nagrania, żeby po prostu usiąść i pogadać, że nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać, szczerze mówiąc. Właściwie to przyszłam dzisiaj tylko po to, żeby Wam pokazać jedną rzecz, którą się chciałam podzielić, bo może ktoś ma taki sam kłopot jak ja. I tak, nie wiem, może jeszcze z dwa słowa Wam powiem, co się dzieje. Wiem, że miał być film o planszówkach, ale za jakieś 2-3 może, mam nadzieję, że tak tylko krótko to zajmie. A w każdym razie za jakiś taki niedługi czas będziemy się już wprowadzać do naszego mieszkania, które jakby remont już zmierza ku końcowi powoli, ale jednak. Więc jak wszystko to przeorganizuję, przełożę, powyciągam z tych kartonów, to będę mogła Wam nagrać film o planszówkach. Nagram Wam też recenzję Towards tej gry, którą ostatnio kupiliśmy, tylko jeszcze nie przyszliśmy do końca, więc ciężko jest mi ją ocenić, bo zawsze się staram coś tak już konkretnie zdanie sobie wyrobić, jak dotrę, że tak powiem, do końca. To. Testuję teraz kilka nowych glinek, których jeszcze nie miałam nigdy wcześniej i tam za jakiś czas będę Wam parę rzeczy mówić na ich temat. Co tam jeszcze się rozglądam, wiecie co, tak po tym stole ogromnym, zasypanym rzeczami, który stoi tu przede mną i się zastanawiam, o czym Wam jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, no ta podstawowa rzecz. To generalnie tak, ja mam tego typu problem, że za każdym razem jak nawet lekko się uderzę, albo nawet jak ktoś mnie tam strzeli palcem, albo mocniej naciśnie, zaraz mi się robią siniaki. I to ja znam przyczyny i tak dalej, w każdym razie to mi się często przytrafia. I wiem, że jest sporo takich osób, które się borykają z tym problemem, że non stop są posiniaczone. I ja na przykład mam od kolan do kostki po prostu całe łydki w siniakach przeważnie, bo gdzieś tu stuknę, wystawiam rower, zahaczę o pedał, cokolwiek, po prostu non stop mam siniaki. I Michałek kiedyś zupełnym przypadkiem kupił mi taką maść, ona się nazywa Arkalen. Dobrze mówię? Tak. To chyba można dostać normalnie w aptece, bo to nie ma tutaj nic takiego, że to jest z przepisu lekarza, więc podejrzewam, że to jest bez recepty produkt. Nie wiem, ile kosztuje, no sorry, bo właśnie Michał to kupił i nie wiem, ile za to zapłacił. W każdym razie nie może być takie super drogie, bo to jakieś tam ziołowe. I teraz okropnie to pachnie. Nie chcę być cuchnie, bo no dobra, cuchnie. Cuchnie, nie oszukujmy się. Nie pachnie ładnie, w każdym razie teraz jeszcze tak, ona ma dużo wad, ta maść, bo raz, że brzydko pachnie, dwa, że zostawia taką bardzo tłustą, nieprzyjemną warstwę, trzy, że może plamić ubrania, więc trzeba uważać z tym. Ona w ogóle zawiera arnikę i to na przykład na białych ubraniach to takie żółto-brązowe plamy zostają, nie idzie tylko wywabić niczym. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Generalnie ten produkt jest no właśnie taki bardzo tłusty, bardzo nieprzyjemny w użyciu, bo jak się posmaruje nim tam nogę czy cokolwiek, no to jak jakiś pyłek tylko lata w powietrzu, to zaraz macie całe nogi oblepione. W każdym razie to jest jedyny produkt do tej pory, który ja miałam w rękach, który rzeczywiście przyspiesza znikanie siniaków. I mi na przykład on pomaga na tyle, że siniak, który normalnie schodził mi bez żartów z 3 tygodnie, to teraz schodzi mi 4 dni. Więc pod tym kątem jest super skuteczny. On tu jest niby na jakieś tam stłuczenie i tak dalej, mi to w ogóle nie pomagało na takie rzeczy, ale na to, żeby siniaki znikały, to jest super. Jak macie z tym problem, to spróbujcie sobie, może to Wam pomoże. Tak się chciałam podzielić, bo ja szukałam naprawdę przez długie lata czegoś, co mi pomoże z tymi siniakami. I tak po prawdzie, to kiedyś nawet kupiłam, nie wiem, czy to z Bioderma nie było, z którejś z tych takich popularnych marek, które się sprzedają w aptekach, jakiś krem na siniaki, tam trzeba było smarować chyba 2 razy dziennie, czy 3 razy dziennie i jakoś tam to miało wspomagać, w ogóle nic mi nie pomogło, wydałam tyle kasy na darmo, byłam zła, bo miałam po prostu nawilżonego siniaka zamiast zwykłego siniaka, więc no bez szału, a ten jest naprawdę super i jest bardzo wydajny, ja nim smaruję, no nie wiem, 1 raz dziennie albo 2 razy dziennie, jak mi się chce, jak mam tam na przykład czas w domu, te moje siniaki, normalnie wszystko złazi, więc jest spoko, żadnych uczuleń, takich rzeczy mi nie zrobił, a ja bardzo łatwo się uczulam. Teraz mam jeszcze parę nowych na trader, aha, w ogóle jeszcze a propos mojej skóry. Skarżyłam się Wam ostatnio, że tu gdzieś na czole i tu na policzkach generalnie skóra jest tak wysuszona, że mi pęka, jakieś tam muszczenie, inne pierdoły. Dziękuję Wam w ogóle bardzo, że tak tyle osób poświęciło czas, żeby usiąść i napisać do mnie komentarz. Naprawdę, no to jest przemiłe. Tak samo od czasu do czasu się trafiają takie sytuacje, że ktoś do mnie napisze maila po prostu, tak od siebie, bez żadnych próśb.
napisze do mnie wiadomość i jeszcze na przykład chce mi w jakiś sposób pomóc albo coś dla mnie zrobić. No naprawdę jest to przemiłe. Nigdy się nie spodziewałam, że po prostu obcy człowiek mieszkający w ogóle gdzieś w zupełnie w innym kraju napisze do mnie maila, który będzie miał po prostu same przyjemne słowa i same jakieś życzenia pozytywne. No super, nie mam pojęcia, co wam tutaj mogę... Nie wiem, jak mam to wyjaśnić po prostu. To jest dla mnie tak poruszające, że bardzo, bardzo jestem wdzięczna za takie wiadomości. Zwłaszcza jak mam zły dzień i po prostu sobie przeczytam i jest od razu weselej. I jeszcze właśnie ktoś tam na przykład jakieś życzenia mi składa z okazji imienin, chociaż no, tych imienin jest ileś tam w roku. To jest naprawdę przemiłe i bardzo Wam za to dziękuję. Zwłaszcza za takie jakieś polecanie produktów. Też szukałam kremu dla mojej mamy, a przez przypadek znalazłam krem dla siebie, taki super, super przeciwzmarszczkowy, nawilżający, bardzo fajny. Ja to Wam kiedyś powiem na tym drugim kanale, bo tutaj to nie po to przyszło właściwie. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? O grach powiedziałam, o tym kremie na siniaki powiedziałam. No sporo rzeczy właśnie, aha, na tej trasie jak walczyłam z tą suchością skóry, trafiłam jeszcze parę fajnych produktów, to też Wam o nich opowiem kiedyś tam w przyszłości, to możecie się tego spodziewać. I jeszcze teraz na pewno będą jakieś tam wątpliwości, bo porobiło mi się, teraz tego nie widać, no bo oczywiście jestem pomalowana, ale gdzieś tam mi się porobiły takie dziwne, duże, no pryszcze po prostu, jak to powiedzieć, bez owijania w bawełnę na twarzy i dokładnie wiem, od czego one się zrobiły i to one jeszcze się długo będą utrzymywać, więc się nie dziwcie, jak będzie następny makijaż i tu puch, pizza face. No nie, no pizza to nie, ale że coś tam się dzieje, bo otworzyli u mnie w mieście siłownię, na którą sobie teraz chodzę regularnie. I ja tak mam zawsze i podejrzewam, że większość osób tak ma, że po jakimś takim, powiedzmy po tygodniu czy po dwóch tygodniach takiego intensywnego treningu, jak się człowiek mocno poci, zwłaszcza na twarzy, to po prostu cały syf, wszystkie toksyny wyłażą przez pory i się znacznie pogarsza skóra. Ja tak miałam, ile razy poszłam na fitness, ile razy na zumba, na cokolwiek, zawsze było tak, że kończyło mi się to pierwszym tygodniem masakrycznej poprawy masakrycznego pogorszenia cery, więc jak na przykład się zapisałyście na jakieś zajęcia i Wam się nagle cera pogorszyła, sorry, to właśnie może być tego przyczyną, a to się uspokoi w końcu, ale on po prostu cały ten jakiś ten syf musi wyleść i on wyłazi w taki sposób niezbyt przyjemny. To właśnie po to te glinki mają mi trochę tutaj uspokoić tą moją buzię. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć ciekawego. O moim życiu prywatnym nic Wam nie opowiem jak zwykle. Big surprise there. To chyba wszystko. Tak po prostu chciałam usiąść chwilę do Was pogadać, bo dawno nic nie było. Jeszcze tak się zastanawiam, bo zaniedbałam trochę ten kanał z bajkami dla dzieci i tak się zastanawiam, czy w ogóle jeszcze ktokolwiek będzie tego słuchał. Może dzisiaj usiądę i coś tam dla Was przygotuję. A teraz co? Wszystko chyba. Jesień przyszła. Mam ostrą fazę na ciemne pomadki teraz. Dwie mam dzisiaj na ustach. Pierwsza to Electric Plum z Rimmela. Pierwsza z mam od nich szminka, wygląda całkiem fajnie. Jest taka po prostu no, bardzo mocno śliwkowa. I na to mam nałożoną pomadkę z Catrice Ultimate Color 220 Step Up Red. I wiecie, co jest bardzo fajna. Kurczę, jak na szminkę, która była tak niesamowicie tania, to na razie jestem z niej bardzo zadowolona. Dajcie mi znać, co tam sądzicie na ten temat. To tyle. Podzieliłam się z Wami moimi tutaj informacjami tygodnia i cóż. Życzę wszystkim cudownego tygodnia, bądźcie cierpliwi w oczekiwaniu na te filmy z grami, bo tak jak mówię, wszystko mi teraz trochę wolniej idzie. I życzę Wam wszystkim zdrowia. Do zobaczenia następnym razem. Na razie!